Kto chce, może odpocząć, a kto chce, poszaleć. Co prawda koniec roku szkolnego za pasem, ale to i tak jest dobry czas na więcej relaksu czy zabawy po nerwowym czasie wystawiania ocen. Tu w szkole numer 5 właśnie przekazano dzieciom drugą już strefę relaksu. Pomysł konsultowany z uczniami, którzy sami dobrali elementy. Ustalamy zawsze z samorządem uczniowskim, ja się spotykam cyklicznie z dziećmi i tak robimy. Kończymy robić jedną inwestycję, zbieramy na drugą i tak jak mówiłam, zaczęliśmy od kościuszki, tutaj zrobiliśmy z kolei pracownię komputerową nową i teraz odwrotnie. Tutaj strefę, a tam we wrześniu zaproszę Państwa na otwarcie takiej nowoczesnej pracowni komputerowej. Dzieci sobie same to wybrały, to są takie siedziska, część jest pochowana, no bo dzisiaj tu było dużo dzieci. I to jest miejsce, gdzie dzieci mogą sobie w czasie przerwy, czy przed lekcjami, czy po lekcjach przyjść, odpocząć, porozmawiać, pograć. I my tutaj dorośli również przychodzimy do nich. Przerwy wyglądają mniej więcej tak. Jest kolorowo, gwarno i przytulnie. Na początku czerwca symbolicznie przecięto wstęgę. Szkoła musi być przyjazna dla dzieci. Wiele w Polsce, ale też i w naszym mieście w tym kierunku się robi. Do tej pory walczyliśmy o dobrze wyposażone klasy, o dobry sprzęt multimedialny, ale to już większość szkół ma. Natomiast ważne jest też, i psychologowie zwracają na to uwagę, żeby dzieci dobrze się czuły w szkole i szkoła była przyjaznym otoczeniem. Stąd w szkole podstawowej numer 5 powstało już druga strefa relaksu dla dzieci, gdzie dzieci w czasie przerw mogą spędzać czas w bardzo przyjaznym otoczeniu i relaksować się i zbierać siły do nauki. Myślę, że to jest ważne, żeby w każdej szkole takie strefy relaksu mogły powstawać. Ale to nie koniec niespodzianek dla uczniów. Wkrótce mają tu powstać boisko i plac zabaw. Będzie zatem i coś do relaksu, i do rozruszania mięśni. Szkoła podstawowa numer 5, a szczególnie ten budynek przy ulicy Prusa, gdzie uczą się młodsze dzieci, potrzebował bieżni, potrzebował większego placu zabaw, bo tu jest duże osiedle, boiska też do piłki, tak żeby dzieci mogły ćwiczyć. Przy tej szkole w 2011, jeżeli dobrze pamiętam, powstało pierwsze boisko, takie małe, które jest wykorzystywane przez dzieci. Natomiast teraz, korzystając z funduszy pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, wybudujemy jeszcze jedno boisko, bieżnię i duży plac zabaw. Powoli szkoły podstawowe w powiecie zgorzeleckim zmieniają swoją przestrzeń z surowej na coraz bardziej przyjemną, przyjazną i domową. Tak jest właśnie w szkole numer 5.